Czy jesteś w tym punkcie swojego życia, kiedy rozważasz rozpoczęcie przygody z bieganiem? Zastanawiasz się, co zrobić, żeby się dobrze przygotować do uprawiania tej aktywności, zwłaszcza jeśli do tej pory z aktywnym trybem życia nie byłeś, nie byłaś za pan brat? Nie wiesz, czy lepiej zacząć od marszu? Dokąd wybrać się na przebieżki? I czy przed pierwszym biegiem warto odwiedzić fizjoterapeutę lub trenera? Zachodzisz w głowę, jak często, raz jak daleko powinniśmy biegać na początku naszej biegowej podróży? Posłuchaj dzisiejszego odcinka talks for life a znajdziesz odpowiedzi na te. I inne pytania. Cześć, słuchasz podcastu Talks for Life, nowego odcinka. Ja nazywam się Natasza Geldon. I dzisiaj razem ze specjalistami z warszawskiego studia Physio for Life, i wśród tych specjalistów mamy dzisiaj Paulinę Sobczak. Cześć, Cześć wszystkim. Maćka Czajkę. Cześć. I Alberta Filipa Żołądka. Witam serdecznie. Z tymi specjalistami, którzy również wiem to za kulis i kuluarów w życiu prywatnym biegają. Z nimi porozmawiamy dzisiaj właśnie o bieganiu i ten odcinek będzie skierowany przede wszystkim do osób, które jeszcze nigdy w życiu tej przygody z bieganiem nie zaczynały, nie myślały o tym poważnie. Teraz nagle zechciało im się biegać. Więc jeśli jeszcze nie biegałeś, nie biegałaś, nie wiesz jak zacząć, a bardzo chcesz, posłuchaj tego odcinka Tox for Life. Słuchajcie, powiedzcie mi. Takie fundamentalne pytanie, będące tematem dzisiejszej rozmowy. Jak zacząć biegać, jak nigdy się nie biegało? Po prostu trzeba zacząć biegać. To ja może dorzuciłbym, że warto, warto zacząć może wolno, szczególnie jeżeli nie mamy za dużo kontaktu tak globalnie z aktywnością fizyczną, no to przede wszystkim bardzo powoli. Rozważnie i romantycznie. Ro, ro, rozważnie, tak, żeby się przede wszystkim nie zniechęcić. Myślę, że przy pierwszorazowym podejściu do biegania. To, co może być problemem, to to, że od razu rzucimy się na jakieś wyzwanie, na głęboką wodę i po prostu będziemy później dwa tygodnie cierpieć, że, że nie jesteśmy w stanie chodzić. Tak. Czyli zacząć od tego, żeby się nie zniechęcić. A tych rzeczy, które mogą nas zniechęcić do biegania, jest bardzo dużo. Na przykład to, że nie mamy odpowiedniego obuwia, stroju, że pogoda jest zła, że się za bardzo zmęczyliśmy, że się nie zmęczyliśmy, że. Mamy na przykład złą nawierzchnię wokół domu, tak? czyli że mamy sam beton rzekomo szkodzący, i wiele, wiele innych. To, że w mediach słyszymy, że może nie zaczynaj od biegania, może najpierw wzmocnij mięśni kości, i tak dalej. Więc jakby tych powodów, dlaczego my możemy nie biegać, jest bardzo dużo, a my po powinniśmy podejść do tego tak, jak do każdej innej czynności, czyli tak jak Pałina z Markiem wcześniej wspomnieli, zacząć powoli, tak, czyli nie musi to być koniecznie chód. Tak, po prostu szybszy, tylko truch. To rzeczywiście w biegu liczy się to, że jest faza, w której dwie stopy są oderwane jednocześnie od powierzchni podłogi, tak? Czy też na, na wierzchni. Natomiast słuchając swojego ciała, zachowując zdrowy rozsądek, w, o, w momencie kiedy czujemy, że już jest dla nas po prostu za dużo, nie puszujemy tego na samym początku zbyt mocno. Dokładnie, też y, pamiętajcie, że nie jest nic złego w y, rozpoczęciu od marszów jeżeli czujesz, że bieganie jest dla ciebie po prostu zbyt wymagające, czy to na poziomie mięśniowo-stawowym, czy na poziomie tętna, krążenia i wydolności, czujesz, że po 10 krokach po prostu już masz zadyszkę i nie jesteś w stanie przebiec dalej, no to wtedy rzeczywiście ten marsz, czy marszobieg, czy jakiekolwiek inne formy treningu tlenowego, który mamy na przykład na siłowni do dyspozycji, jakieś orbitreki, może być fajnym rozwiązaniem do tego, żeby podciągnąć trochę swoją wydolność, trzymałość w górę, po to, żeby później z mniejszym zniechęceniem zająć się bieganiem. Tak, czyli nie ma nic złego w tym, że robimy na przykład marsz przeplatany biegiem krótkim, nawet jeżeli wydaje nam się on bardzo wolny, możemy też maszerować bardzo szybko albo szybciej niż zwykle, i to też pozwoli nam uregulować tętno po pewnym czasie, bo to jest ważna kwestia, żeby też rozdzielić to jak nasze mięśnie dają radę, a dwa, jak serce i płuca, tak? Bo niby jest to zespół taki sprzężony, ale zaraz dojdziemy do tego, jak się zająć jednym i drugim. No właśnie, no bo serce i płuca, czyli tak w moim rozumieniu to, co składa się troszeczkę na kondycję. Jak wiem, że tę kondycje mam zerową, tak? Bo wejdę po trzech schodkach i już y, jestem zasapana, zdyszana i umieram. To czy bieganie jest dla mnie dobrym rozwiązaniem? Taka, taka przygoda? Znaczy, nie, to jest y, aktywność taka jak każda inna, tak naprawdę. W większości wypadków, jeżeli coś zaczynamy, no, możemy się spodziewać tego, że no, początki nie będą proste. I teraz to jest kwestia, jak do tego podejdziemy. Jeżeli my chcemy po prostu zacząć biegać dla siebie, chcemy wprowadzić jakąś aktywność fizyczną, to może nawet fajnie by było na początku potraktować to trochę jak taką, nie wiem, zabawę, ciekawostkę, nawet po prostu wyjść na spacer i sobie wprowadzać jakieś krótkie odcinki biegowe, zobaczyć w ogóle jak moje ciało na to reaguje, jak ja się czuję z tym bieganiem, tak? Bo oczywiście bieganie ma dużo benefitów, jest bardzo fajne, ale nie każdy musi lubić tą aktywność, nie każdy musi biegać, tak? Więc po prostu poczuć, że to, to w ogóle jest dla nas. Albo po prostu jak idziemy sobie na spacer i powoli wprowadzać jakieś odcinki takie biegowe, czyli w sumie wejdą nam trochę może nawet takie interwały, o których pewnie do których zaraz dojdziemy, ale podejść zupełnie do tego na luzie, nie w zasadzie dobra, mam buty, strój, wszystko, ubrałem się, idę pierwszy raz biegać i zakładam z góry, że dobra, dzisiaj przebiegnę dwa kilometry i tak ma być. Nie, no bo to może się skończyć y, y, porażką i zniechęceniem, no, po prostu. Dokładnie i tutaj po prostu warto, wiadomo, jeżeli wyjdziemy pierwszy raz, to też nie za bardzo wiemy, jakie są nasze możliwości, jakie są zdolności organizmu do regeneracji, y, więc pierwszy Kilka podejść na pewno trzeba będzie potraktować jako swego rodzaju test, jako sprawdzam, jak moje ciało w ogóle zareaguje na to, że ja podjąłem jakąś aktywność. Tak? Czy na przykład wyjdę, zmęczę się i wydawało mi się, że to było dużo, a na przykład dwa dni później, trzy dni później już w ogóle czuję się kompletnie świeżo, nie ma, nie ma żadnych problemów. No to jest dla mnie informacja, że na przykład mógłbym próbować trochę podkręcić, że na przykład ten bodziec był stosunkowo niski i moje ciało sobie dobrze z nim poradziło, a może być w drugą stronę. Czy ja jako taki mm, człowiek, który nie ma jakby wiedzy odnośnie treningów, biegania, wydolności i tak dalej, czy ja mogę sama sobie to stwierdzić, że to było bieganie okej, okay, a tam to już było zbyt męczące, a tam to... Wiesz co, ja mówiłem teraz o takich dużych rzeczach, nie? No jeżeli pójdziesz i rzeczywiście nie, w ogóle nie biegasz i mocno nadwyrężysz swój organizm, no to tak, zdecydowanie później nie ma wątpliwości, że to było za dużo, bo po prostu ciało jest... Bardzo zmęczone, są bardzo duże zakwasy, bardzo długo dochodzimy do siebie. Ta regeneracja zajmuje dużo czasu, nie? Więc to raczej będzie informacja, że to mogło być trochę za dużo. I jeszcze jedna taka rzecz, którą dodałbym na samym początku. Skoro mamy problemy z określeniem, czy coś jest za dużo, za mało, czy na przykład tempo biegu, w którym ja się poruszam, jest dobre, to patrzymy na najprostsze rzeczy. Czyli jeżeli ja po dosłownie minucie biegu nie jestem w stanie go kontynuować, to znaczy, że to tempo było za duże. Muszę je gwałtownie zmniejszyć. Dla niektórych osób ono nie będzie się na początku różniło dużo od tempa szybszego marszu. Jeżeli popatrzymy na jakieś tam parametry biegu, dajmy na to czas pokonywania jednego kilometra, to przy szybkim marszu to pokonujemy taki kilometr gdzieś w granicach 11, 12, 13 minut, może 10, nawet niektórzy szybkim krokiem. Natomiast tempo takiego wolnego biegu, dla niektórych, może to być na przykład 9 minut. Tam jest, to jest niby minuta, ale Poruszaniu się jest ledwo to odczuwalne. Moment, kiedy my się unosimy, więcej czasu nam zajmuje ten moment, kiedy nasze obydwie stopy są po prostu w górze, czyli idziemy skacząc, można powiedzieć trochę, bo to tak wygląda, ale nie należy się totalnie tym zrażać. Problem jest właśnie z drugiej strony, że początek wygląda tak, jak już też wspominaliście wcześniej. Że przestrzeliwujemy, za dużo robimy, nie mamy tego wyczucia, wydaje się nam, że możemy więcej, a zbyt agresywnie do tego podchodzimy, kończy się to z reguły przeciążeniem i zrażeniem się do aktywności, o czym jeszcze będziemy mówić. Więc powoli, nie spieszymy się, nie progresujemy zbyt agresywnie. No właśnie, co nam może dać i czym wy byście to polecili naszym słuchaczom? Wizyta u fizjoterapeuty, albo może u trenera, u kogo lepiej. Przed rozpoczęciem treningów biegowych, biegania, joggingu. Przede wszystkim, jeżeli właśnie no, czujemy się niepewnie, jesteśmy zupełnie, chcemy zacząć biegać, ale totalnie nie mamy pojęcia, jak to zrobić. Boimy się no, gdzieś naczytamy się różnych nie wiem, mitów, dziwnych wskazówek i historii w internecie i totalnie jesteśmy zagubieni w tym temacie, to myślę, że nie ma w tym nic złego, żeby przejść się do fizjoterapeuty, do trenera, do. Jest bardzo dużo teraz w ogóle trenerów, którzy zajmują się bieganiem. Jeżeli byśmy podeszli do tego tak, że chcemy na poważnie biegać, to myślę, że to też jest bardzo fajna osoba, która nam ustawi po prostu trening od początku. Więc myślę, że jak totalnie jesteśmy w kropce i nie wiemy co zrobić, myślę, że wtedy wizyta fizjoterapeuty, trenera jest jak najbardziej okej. Okay. Tak i tutaj jeżeli chodzi właśnie o, o wizytę u fizjoterapeuty, to przede wszystkim tutaj Zaznaczyłbym wszystkie osoby, które są na przykład po jakichś kontuzjach, urazach, operacjach, czy nawet po prostu czują, że mają jakieś dolegliwości z aparatu ruchu, czy to ze strony kolana, stawu skokowego, czy biodra, po prostu coś ich boli, i tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie mają żadnego doświadczenia, czyli też nie mają narzędzi, nie wiedzą jak sobie z tym bólem poradzić, czy jak też programować sobie to bieganie, no to wtedy rzeczywiście ta wizyta u fizjoterapeuty. Ma sens, warto sprawdzić, czy mamy jakieś problemy, na przykład z symetrią siły mięśniowej, czy jakiekolwiek inne rzeczy, tutaj nie wchodźmy w szczegóły, które mogą się dziać, które mogą w jakiś sposób zaburzać nam ten bieg, to tutaj rzeczywiście warto, warto odwiedzić dobrego fizjoterapeutę. Jeżeli tych dolegliwości nie ma, no to wydaje mi się, że tutaj trener biegania. Jeżeli oczywiście kogoś takiego potrzebujesz, wydaje mi się być bardziej skazanym wyborem. Tak jest. Natomiast to, co ja jeszcze chciałem dodać, to jeżeli to, co Maciek wspominał, też mówili, udajemy się po to, żeby dostać jakieś ramy przede wszystkim, tak, żeby wiedzieć, gdzie my się poruszamy dobrze, a gdzie teoretycznie źle, tak. Źle to raczej będzie, mówię, tak jakby przekraczanie tych naszych możliwości aktualnie, więc czy fizjoterapeuta, czy trener, czy trener biegania. Na początku, sam początek myślę, że każdy, kto miał chociaż trochę do czynienia z bieganiem i potrafi mniej więcej popatrzeć na daną osobę przez pryzmat, tej historii, właśnie tych kontuzji, o których Marie wspomniałeś, układamy na sztywno ramy treningowe, czyli określamy dystans, określamy czas, ile razy w tygodniu ta osoba może być. To nie jest aż tak skomplikowane. Osoby, które nigdy nie były u fizjoterapeuty, nigdy nie były u trenera. Zaczynające bieganie też sobie jakoś poradziły, więc to nie jest obligatoryjne, może pomóc. Więc jak mamy takie możliwości, to czemu by z tego nie skorzystać? Plan treningowy nie zawsze jest potrzebny? Nie zawsze jest potrzebny, ale na pewno dla osób, które są zagubione, będzie bardzo pomocny, i w tym momencie dla tych osób będzie to wskazane, żeby po taki plan się udały. I tutaj e, warto zaznaczyć kwestię, po co biegamy? Czy biegamy po prostu, żeby włożyć sobie jakąś aktywność w ciągu dnia? I chcemy się poruszać, chcemy gdzieś podziałać zdrowotnie, czy też mamy jakiś, jakiś cel w tym, tak? Generalnie czasami nawet kiepski plan jest lepszy niż kompletny brak planu. To nie oznacza, że za każdym razem musimy go mieć, szczególnie na początku. No bo jeżeli ktoś zaczyna, to nawet nie wie, czy, czy mu podpasuje to bieganie, czy będzie czerpał z tego radość, czy po kilku razach uzna, że w ogóle to nie jest, nie jest jego sposób na. Na spędzanie czasu, ale tak jak mówię, dobre rozplanowanie całego procesu treningowego, raz, że poprawi nam docelowo e, wyniki, czy to szybkość biegu, czy dystans, w zależności od tego, co gdzieś tam sobie ustawicie za swój cel, ale tak jak wcześniej mówił Filip, może po prostu zredukować ryzyko tych przeciążeń. No to porozmawiajmy o tych ramach. Czy jesteście w stanie powiedzieć, jakie to powinny być dla osób początkujących. Nie wiem, dystanse, co ile dni powinno się biegać, czy powinno się wplatać jeszcze jakiś inny trening. Jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to one będą bardzo plastyczne, czyli odpowiedź, jakby to, to zależy jak zwykle u nas na topie. Pierwszy raz dzisiaj. Pierwszy raz. Tak, to się zgadza. Stopień wytrenowania, stopień przygotowania. My zajmujemy się dzisiaj tematem osób, które tego wcześniej nie robiły. Więc jeżeli mamy taką sytuację, w której przychodzi osoba, która nie biegała wcześniej, ja bym zalecał. 2 do 3 razy podejmowanie takiej aktywności w tygodniu. Na początku totalnie wystarczy. 3 to będzie naprawdę już duża ilość. Co drugi dzień, w zasadzie 24 do 48 godzin odpoczynku, tak? Gdzie. Jeżeli nie jest to konsultowane z trenerem, nie, nie muszą być podejmowane jakieś bardzo ekstensywne inne aktywności fizyczne, ponieważ znowu bazujemy na tak zwanym zarządzaniu obciążeniem, czyli bardzo ładnie load management, tak, który jest jakby królem, czy też królową, jakby to ująć już, zarządzaniem tego tym naszym całym przedsięwzięciem związanym z tym, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Więc jeżeli. Obejmiemy tak, obejmiemy sobie, podejdziemy sobie do tego w ten sposób, że dajemy odpowiedni czas na regenerację, nie robimy gwałtownych przyrostów z tygodnia na tydzień objętości i intensywności treningu, czyli objętość to jest na przykład przy bieganiu, na objętość będzie się składało przede wszystkim dystans, bardzo upraszczając oczywiście, a na intensywność powiedzmy, że tempo też upraszczając, bo do tego dojdą jeszcze inne, że tak powiem, czynniki zmienne, czyli zmiana na przykład otoczenia, zmiana. Na wierzchni, po której biegamy i tak dalej, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Na początku skupiamy się na tym, żeby nie biegać jednocześnie, nie zwiększać jednocześnie dwóch rzeczy naraz. Czyli nie biegamy dłużej i nie biegamy szybciej. Wybieramy jeden parametr i na nim się na początku. Ale macie jakiś taki dystans, który polecacie? Nie wiem, czy to ma być, te, nie wiem, graniczne 5 kilometrów, no bo wiadomo, że pół maratonu od razu nie ma. 5 kilometrów to taki dosyć. Tak, to już jest dużo? Konkretny dystans, tak. No myślę, że jak teraz ktoś, bo słuchał podcast, nie doszedł dalej i usłyszałby to 5 kilometrów, i doszedł, no jutro że jutro będzie jego pierwszy bieg na 5 kilometrów, no to. Słuchajcie, ja też nie biegam, a przynajmniej biegam rzadko, więc nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Wiem, że sapie. Natasza, no to już masz zadanie na jutro, kontrolna piątka i powiesz nam wtedy, czy to jest dużo, czy to jest mało. Możemy się już nie zobaczyć, Maciek. Ale, ale, ale generalnie raczej nie. nie. Nie ma takiego jednego sztywnego dystansu. Dla każdego to będzie zupełnie inne, będzie bardzo spersonalizowane, bardzo osobniczo zmienne. Tak jak wcześniej mówiliśmy, Proponujemy na początek raczej mniej niż więcej, ale czy to będzie dla kogoś kilometr, czy to będą dwa kilometry, czy to będzie dwa i pół, czy to będzie 15 minut, czy, czy 25, to tutaj nie jesteśmy w stanie nie, powiedzieć tak. I przede wszystkim nie porównujmy się do, do innych. Na przykład nie wiem, że o, zaczynamy biegać w kilka osób i no, brak, ktoś tam ma lepszą wydolność, nie wiem, genetycznie jest lepiej przystosowany, po prostu coś robił, i ja o, dobra, muszę go dokończyć, trzymać razem z nim tempo. No. Nie róbmy takich rzeczy, bo po prostu możemy się szybciej uszkodzić. I też tak, jak założymy znowu, dobra, idziemy dzisiaj pierwszy dzień biegać i założymy sobie te dwa kilometry, załóżmy może nawet nie te pięć, to też patrzmy na swoje ciało. Nasze ciało nam może dawać sygnały, tak jak zobaczymy, że nagle coś zaczyna nas trochę boleć albo gdzieś tam kuć, trochę gdzieś kulejemy, tak? Zmienia nam się ten ruch. No to może sygnał jest, że ok, na dzisiaj starczy, na przykład dojdźmy sobie ten, ten kawałek. Okej, okay, słuchajmy swojego ciała. Jeżeli zaczynamy naprawdę jakąkolwiek aktywność, nie musi to być bieganie, to po prostu patrzmy na to swoje ciało. Na spokojnie, nic nas nie goni, zdążymy. To jest bardzo, dobry, bardzo dobra wskazówka. Przede wszystkim oczywiście nie dążymy do tego, żeby coś czuć w czasie biegu, bo to nie będzie wyznacznik jakby tego, że zrobiliśmy dobry trening, tylko to, co będzie się bardzo często na światło wychodziło jakieś najsłabsze ogniwo z reguły, gdzie może ciężar jest przekładany w jakiś sposób. Po prostu bardziej, tak? Czy to będzie jedna noga, druga noga, nie wiem, kolano Achilles i tak dalej. Więc nie dążymy do tego, żeby coś czuć w biegu, ale będzie to jasne komunikat, już takie pomarańczowe światło, żeby na przykład zwolnić. Na swoim przykładzie kiedyś też próbowałem dociągnąć, miałem założone, nie wiem, tam dwa kilometry, biegłem przy półtora kilometra, zaczęła mnie jakaś, nie wiem, tam właściwa kostka, boleć i tak dalej. No to wtedy należy po prostu zwolnić. Jak nie wiemy, co robimy, to wyłączamy aktywność. Przynajmniej na tym etapie może to być wystarczająca ilość. Tak, tylko. Yy... Weźcie też poprawkę na to, że jeżeli wcześniej nic nie robiliście i zaczynacie jakąkolwiek nową aktywność, czy to będzie bieganie, czy cokolwiek innego, to jakieś przeciążenia, jakieś przeciążenia, jakiś dyskomfort, on ma prawo się pojawiać. I też nie fiksujmy się, że, okej, okay, coś tam po bieganiu delikatnie mnie kuje w kolanie, czy, czy w stawie skokowym, czy gdziekolwiek indziej, to nie oznacza, że robisz sobie krzywdę. Nie? To nie oznacza, że już dzieje się jakaś kontuzja. To może być po prostu zwyczajna reakcja organizmu na to, że zacząłeś go po prostu używać w inny sposób niż używałeś do tej pory. Więc jakieś mikroprzeciążenia będą się pojawiać, one się w uprawianiu sportu, niezależnie od tego, czy to jest poziom amatorski, czy zawodowy, pojawiają praktycznie zawsze. Więc jeżeli to jest tak, że to się pojawi, znika dosyć szybko, nie jest ten ból dosyć zbyt intensywny, nie powtarza się jakoś bardzo często, to też treningu na trening się nie powtarza przede wszystkim w tym samych miejscach. No jeżeli, jeżeli to rzeczywiście już cały czas jest ten sam problem, zaczynasz biegać i od razu gdzieś pojawia się jakiś dyskomfort w kolanie, czy jakakolwiek innych problem, no to tutaj już rzeczywiście warto się zastanowić, tak jak Filip powiedziałeś, albo ze zmniejszeniem objętości, zmniejszeniem intensywności, po prostu dać chwilę tkance odpocząć. Jeżeli to nie pomoże... No, to wtedy rzeczywiście wizyta u, u specjalisty, czy to fizjoterapeuty, czy trenera, może być, może być dobrym rozwiązaniem. Czyli, żeby była jasność, jeżeli biegłem półtora kilometra, przy półtora kilometra zaczynało mnie kłuć, następnym razem mogę zrobić bardzo prostą modyfikację, zmniejszyć odległość, przebiec na przykład 1200 metrów i zobaczyć, czy ból jest stały od samego początku na przykład, czy on się zaczyna po pewnym czasie. Bo jeżeli zaczyna się po pewnym czasie, to znaczy, że ten dystans mógł być dla nas dystansem granicznym, a na przykład przebiegniecie 1200 metrów, ten na przykład ból się nie pojawia. I wtedy dajemy czas na organizmowi możliwość adaptacji. Jeżeli natomiast będziemy za każdym razem przekraczać ten próg, jest e, duża szansa na to, że generalnie on się będzie po prostu utrwalał i, i, i jakby jest inaczej, jest szansa na to, że my to przebrniemy, jak przez zaciśnięte zęby, tak, czyli albo umrzemy, albo przeżyjemy, tak. Natomiast jakby mam, wiemy, że mamy metody takie, żeby to kontrolować i tu pojawia się ten problem właśnie takiego niedosytu. Przebiegłem 1200, nic mnie nie boli, to znaczy, że mogę dalej. Nie. Jeżeli mamy ramy ustalone, bo trenerzy, czy też fizjoterapeuci, czy też ludzie, którzy zajmują się po prostu bieganiem, oni wiedzą, jak bardzo kusząca jest ta perspektywa zwiększenia tempa, dystansu, bo to jest masakrycznie duża odpowiedź w naszym organizmie na samym początku też hormonalna po prostu, tak? Więc my czujemy i neuroprzekaźnikowo czujemy się dużo lepiej, czujemy się trochę nawet znieczuleni pewnie może w, bardziej poniż w trakcie, aczkolwiek trzeba z tym uważać, po prostu trochę na zimno do tego podejść. No dobra, a co mi powiecie o interwałach podczas biegania, czyli interwały to są takie ćwiczenia, gdzie ja trochę biegnę, trochę zwalniam, tak? Trochę na przykład przejdę, trochę zrobię sprintu, a potem jest jakiś dłuższy dystans truchtem, tak? Czy to pomaga, czy to jest dobre dla, na początku dla osób, które zaczynają bieganie? Jeżeli chodzi o sam początek, to, to bieganie po prostu nawet nie będzie sprintem, tylko będzie biegiem, a przerwa na chód będzie doprowadzeniem tych wartości na przykład pracy serca i płuc do, do jakichś wartości takich, które pozwalają kontynuować tę aktywność, czyli jak najbardziej, czyli taki marsz Hud, przepraszam, marszowo, marszobieg, przepraszam rozmawialiśmy przed, przed rozpoczęciem nagrywania, na przykład z nazwy gdzieś tam mi kiedyś śmignęło, robiłem taki protokół osób, które dopiero zaczynały, tak zwany protokół TRAPA to był bodajże dwie minuty na minutę, dwie minuty się spaceruje, minutę się biegnie w takim tempie, żeby móc dobiec minutę i później znowu dwie minuty i tak dalej, jest to interwał Natomiast interwału takiego, jak my oglądamy na siłowniach, na, gdzieś tam na zawodach jakichś, nie wiem, crossfitowych, czy, czy różnego rodzaju takich, powiedzmy, że bardziej intensywnych, to nawet nie przypomina, bo tam nie wypluwamy płuc. Znaczy, na naszym początkowym poziomie nawet to może być wymagające. Natomiast nie jest tak, że leje się z nas po prostu pod strumieniami, jakby ktoś nas wiadrem oblał. Żeby była jasność, to nadal jest interwał. Nadal jest wysoki stopień wysokiej aktywności dla organizmu i chwila przerwy na regenerację. Jest takie szarpanie. Co to daje? Organizm myśli... Że po pierwsze, że ma czas na regenerację, ale jeżeli podajemy to w pewnej sekwencji, to on nie wie, czy my chcemy przestać, czy nie. Więc on cały czas jest jakby w podwyższonej gotowości, więc zarówno jest to i dobra opcja na początek, ale nie jest to obligatoryjne, czyli nie trzeba robić takich rzeczy. Jeżeli jest nam to dla nas jest to wygodne i widzimy, że daje to efekt, możemy na przykład wydłużać czas biegu, a skracać czas chodu, Super. Tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o porównanie biegania, czy takiego biegania ciągłego, czy, czy biegania interwałowego, to są po prostu trochę różnego rodzaju aktywności i to, to nie jest tak, że któraś jest lepsza, albo któraś jest gorsza, któraś może bardziej wspierać konkretne parametry organizmu, i inna jest tam forma wysiłku, ale można robić i ciągłą aktywność na niskiej intensywności, i interwały na niskiej intensywności, tak jak powiedziałeś, i można to samo robić na wysokiej, czyli Jakieś tam zaawansowani biegacze, czy zaawansowani w ogóle atleci, też robią interwały, też robią na przykład ciągłą aktywność. Czyli interwały to nie jest taki wstęp, taka rozgrzewka do ciągłej aktywności? Po prostu, czy interwały, czy bieganie, czy jakakolwiek inna ciągła aktywność, to są po prostu dwa różne rodzaje aktywności, dwa różne rodzaje stresora dla organizmu. W inny sposób będzie się zachowywać nasz układ krążeniowy w trakcie ciągłego biegu, trochę inaczej w trakcie interwałów. I to nie, nie jest tak, że któryś jest lepszy albo któryś jest gorszy. Po prostu w inny sposób oddziałujemy na ciało. Jeżeli chodzi o interwały, to co może być ich atutem, jeżeli chodzi szczególnie o zaczynanie aktywności, to jest to, że coś się dzieje. Tak, czyli mamy jakąś zmienność, trochę chodzenia, trochę biegania. Jeżeli ktoś zaczyna biegać, ale jeszcze nie jest bardzo w to wkręcony, po prostu nie sprawia mu to wielkiej frajdy, to rzeczywiście to przeplatanie formy marszowo-biegowej może Ułatwić przejście przez te szczególnie pierwsze, pierwsze elementy, pierwsze momenty biegania, kiedy po prostu biegniesz i totalnie chcesz już przestać. To wtedy możesz na chwilę przestać się przejść tak i potem znowu wracasz do tego, że biegniesz. Tak, i nie będzie w tym nic złego, jeżeli zaczynamy i te odstępy też nie będą jakoś super równe do sekundy. Po prostu damy sobie czas na to, żeby się zaadaptować, przystosować. Żeby ta wydolność nam powoli sobie wzrastała, tak? Ale po prostu chcemy to robić, podbiegniemy, ile damy radę. Oczywiście nie za szybko, rozsądnie przejdziemy się trochę znowu, podbiegniemy, tak możemy spokojnie zacząć, tak i tu nie musimy się obawiać, że to nie jest jakieś super ekstra wyliczone. Na początku, dajmy sobie, mówię czas, potem są możliwości, żeby to usystematyzować. Trzeba jasno zaznaczyć, że my jakby te interwały, o których my mówimy, na chwilę obecną dla początkujących. One nie mają w sobie fragmentów jakby, w których praktycznie biegniemy sprintem, tak? Mówimy o tym, że na już takim profesjonalnym poziomie naprawdę te czasy w tych momentach, gdzie wykonuje się interwał są bardzo wysokie, natomiast wykonanie czegoś takiego w tym stylu na pełnej mocy przez kogoś, kto zaczyna biegać, no skończyłoby się po pierwszych Dwóch albo trzech tego typu aktywnościach, bo po prostu nie, nie byliby w stanie wykorzystać nawet tej przerwy prawdopodobnie do pełnej regeneracji i teraz. Ewentualnie mogłyby się skończyć już na pierwszym sprincie. Tak. I tutaj chciałbym tylko podkreślić, że mimo wszystko właśnie ten, ten interwałowe podejście, na przykład u mnie, u moich podopiecznych, nawet astmą lepiej się sprawdziło niż kontynuowany bieg. Dlaczego? Ciągły bieg. Sama ta przerwa już im dawała chyba w głowie taką świadomość, że będą mogli odpocząć, to jest pierwsza rzecz. Zaraz, tylko dociągną. Mieli jasno określony czas, więc to nie ciągnęło się w głowie nieskończoność. Nie generowało aż paradoksalnie, aż tyle stresu, który na przykład kontynuowany bieg powodował. Potrafili się zatrzymać, dodatkowo rzucić jeszcze mięsem, że nie będą dalej biegli i koniec, i że to jest w ogóle, już oni będą. Szczególnie dotyczy to osób, którzy mają bardzo wysoką ambicję i nie potrafią nawet na komendę. Czasem się prosi, żeby ktoś coś zrobił wolniej, mniejszym ciężarem, i tak dalej. To szczerze, to wydaje mi się, że tamten ten protokół taki interwałowy na początek, marsz bieg, lepiej się sprawdza niż taki. Ale to jest oczywiście tylko case. No i dobra, no bo skoro sami zaczęliście tak troszeczkę mówić o tym, co jest lepsze, co jest gorsze w bieganiu, to pewnie zaraz też odrobinkę mnie wyśmiejecie, Jak się was zapytam, czy jest bieganie lepsze, czy lepsze jest. Na długi dystans czy na krótki? Czy lepsze jest szybsze czy wolniejsze? Oczywiście mówiąc lepsze, mam na myśli, nie wiem, zdrowsze dla naszego ciała, tak ogólnie. Ja wiem, że zależy, i to już będzie powiedziane dzisiaj drugi raz. Co byście polecili? I tutaj moje pytanie: czy przez krótsze dystanse masz na myśli wyższą intensywność, czyli biegam szybciej? Pod kątem zdrowotnym dla osób, które są laikami. Nie chcemy się uszkodzić, więc biegamy tak, na ile dany osobnik w danym momencie jest w stanie. Z siebie wykrzesać, nie uszkadzając się. Mówimy o początkach, a potem, jak mu się spodoba, jakie ma predyspozycje, co będzie chciał robić, czy sobie postawi jakiś cel, no to oczywiście idziemy dalej, dostosowujemy sobie nasze treningi do tego, co, co chcemy osiągnąć. Wysokie ciśnienie versus niskie ciśnienie. Długie, długie dystanse budują pewnego rodzaju tolerancję na i ekonomię w naszym organizmie, zużywania składników odżywczych też i metabolizowania ich, przez co też lepiej. Jakby poprawia się dynamika pracy serca, więc jakby tylko w długim dystansie. Więc to, to jest to, co, to, co od początku staraliśmy się rozróżnić. Czyli maraton jest zdrowszy dla serca od sprintu. Inaczej, to, co nas przygotowuje na długie dystanse i pokonywanie długich wycieczek, hajków, nie wiem, po górach, to na pewno jest bieganie na długi dystans. Natomiast jeżeli w takim hajku pojawi się wchodzenie pod górę gwałtownie, trzeba kilka skał jeszcze przemierzyć, i tak dalej, no to tolerancja na duże zmienność tętna, czyli jak serce musi przypracować szybciej, bo nagle dźwigamy siebie, nie wiem, potrzebujemy podejść szybciej, na przykład pod stromą górę. Wtedy interwały na takie aktywności nas lepiej przygotowują, z racji tego, że one nas przygotowują na, wyższy, na dużo wyższy stres organizmu, tak? którego on doświadcza w wyniku tego, że serce przyspiesza, więcej krwi jest potrzebne, objętość wyrzutowa też ulega zmianie inaczej, więc jakby to ładnie ująć, to co powiedział tutaj Maciek, warto te aktywności po prostu łączyć na pewnym etapie. Na samym początku, jeżeli chcemy biegać daleko, biegamy długie dystanse, można biegać naprawdę bez interwałów. Jeżeli chcemy urozmaicić sobie trening, żeby nie umrzeć z nudów i zafundować naszemu układowi nerwowemu trochę zabawy, mieszamy te dwa rodzaje aktywności. Dokładnie, więc podsumowując, jeżeli chcemy biegać długo, powiedzmy mniejszej intensywności na mniejszym zaangażowaniu e, układu krążeniowo-oddechowego, to musimy biegać długo. Jeżeli chcemy kształtować szybkość, jeżeli chcemy wchodzić na bardzo wysoką intensywność, taką już prawie że sprinterską, no to no to wtedy decydujemy się na, na biegi krótkie. Tak? I wtedy rzeczywiście te interwały są czasami bardzo długie, bo mogę, nie wiem, biec przez 20 sekund i potem odpoczynek marszowy mam, nie wiem, 4-5 minut. Tak? Tylko tutaj już bardzo wchodzimy w specyfikę. Tylko nie ma czegoś takiego, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze. Po prostu pracujemy na innych parametrach organizmu. Dwa różne samochody, które prowadzimy. Możemy mieć prawo jazdy i umieć jeździć każdym samochodem po trochu, tak? Czyli. Albo lepiej gorzej, czyli jesteśmy przyzwyczajeni, że całe życie jeździmy, nie wiem, dużym SUWem z małym, nie wiem, silnikiem relatywnie, więc jeździmy daleko, jest komfortowo, ale teraz na przykład, że jeżeli się przesiadamy do bardzo szybkiego samochodu, to może nam ten samochód się wyrwać spod kontroli. Tak jest trochę ze sprintami. Czyli biegając długie dystanse, my nie jesteśmy w stanie dobrze biegać sprintów, jeżeli nie robimy tych sprintów. To są dwie różne mapy, jakby dla mózgu, więc to, co Maciek powiedziałeś też. Ja się z tym zgadzam, to są dwa, dwie różne kompetencje. Jeżeli chcemy być dobrzy w bieganiu długodystansowym i też umieć na przykład sprinty biegać, czy też biegać krótkie dystanse szybciej, to musimy robić jedno i drugie. Transfer jednej funkcji na drugą jest bardzo ograniczony, czyli biegając sprinty, czy też interwały, ok, będziemy mieli serce lepiej zbudowane i będziemy mieli też możliwość biegania długich dystansów, ale nie tak wydolnie, jak byśmy biegali te długie dystanse i vice versa. Serce rozbudowane w jakiś sposób, czy serce, ja tak mówię, te parametry podniesione przy długo, długodystansowym bieganiu przełożą się trochę na sprinty, nie będziemy, będziemy mieli lepszy start nawet gdybyśmy zaczęli te, te rzeczy. Chodzi o to, że to jest, tak jak mówię, jakbyśmy mieli inne, za każdym razem inna czynność, to jest dla mózgu nowa nauka, nowej umiejętności. I chyba należy umieć chociaż trochę każdego liznąć po to, żeby mieć pojęcie. Na przykład, jak wiem, że jak podbiegnę sprintem do autobusu, to nic mi się nie stanie, bo robiłem to wielokrotnie a nie nagle muszę podjąć decyzję, w ciągu ostatniego pół roku w ogóle nie biegałem, autobus mi odjeżdża, ja robię sprint i dobiegłem, ale na przykład coś mnie zaczęła kłuć w pośladku albo z tyłu uda. Już tak trochę wychodzę na, na przód, może z tymi przeciążeniami, ale organizm nie zna tego uczucia i użył mięśni w dość chaotyczny sposób. Tak bym to ujął, nie wiem, czy to jest jakby zrozumiałe, ale... Dla mnie tak, myślę, że dla naszych słuchaczy też. Jeśli rozumiecie i Wam się podoba, to możecie się zawsze podzielić tym podcastem z innymi, ze znajomymi, którzy biegają, którzy chcą zacząć biegać. Możecie dać nam lajka, suba i te wszystkie inne mądre nowoczesne słowa, które się mówi. Więc followujcie nas, a my wrócimy do tematu biegania dla początkujących. I tu chyba mam dość ważne pytanie o oddech. Jak powinno się oddychać przy bieganiu? Po pierwsze, czym? Bo to może nie dla wszystkich naszych słuchaczy jest oczywiste I jak tym oddechem zarządzać? Jeżeli jesteś początkujący, to bardzo nie fiksowałbym się na jakieś specjalne techniki oddechowe tutaj wdech nosem, wydech prawą dziurką, wydech lewą, idealne kontrolowanie tempa, szczególnie, że to może być po prostu niemożliwe. Tak, jeżeli nie biegasz, jesteś początkujący, wchodzisz sobie dopiero na aktywność, to 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 jest trochę jak rzucenie się na głęboką wodę, nie? No jak jesteś na tratwie w trakcie sztormu i, i nie wiesz, co na niej robić, no to nie myślisz o tym, że jakiś specjalny sposób tutaj musisz yy, zawiązać żagiel, żeby wytrzymał, więc po prostu na samym początku biegaj, oddychaj intuicyjnie, staraj się przeżyć i organizm wbrew pozorom ma bardzo, bardzo duże zdolności do autoregulacji i sam będzie podpowiadał ci najbardziej nadaną oczywiście chwilę, dla ciebie wydajną formę i oczywiście, jeżeli chcesz wchodzić gdzieś w to głębiej, no to można pracować nad różnymi formami oddychania, ale na początku wydaje mi się, że to jest na tyle mało istotne, że nie warto bardzo się tym zaprzątać, że to jest jakaś taka kolejna rzecz, która, na którą muszę myśleć. I nie ma to sensu. Tak, nie biegam, bo nie umiem oddychać. Nie, nie ma czegoś takiego. Kiedyś, jakby adaptacja polega na tym, że się, nie wiem, akurat chodziłem do szkoły lekkoatletycznej, jak nas rzucali na biegi, nikt nam nie tłumaczył, w której fazie biegu na przykład powinniśmy przyspieszyć, zwolnić i tak dalej, po prostu było do przebiegnięcia dystans, jak ktoś, nie wiem, przepalił się na początku za szybko bieg, łapał hausty powietrza ustami na przykład od samego początku, a dystans był, nie wiem, tysiąc metrów, to mogło mu tlenu nie wystarczyć na sam koniec. Natomiast to nie znaczy, że oddychanie ustami w czasie biegu jest czymś złym. Paradoksalnie szybkość oddechu, stres, te wszystkie czynniki mają na to wpływ. Szczególnie tutaj jak ja, jak ktoś jest na przykład alergikiem i zaczyna się wiosna, nie no to ma opcji, żeby nie, oddychać ma, nosem. nie ma za bardzo opcji, jak ja jestem na zewnątrz, żeby oddychać nosem. Tutaj zwróciłbym po prostu uwagę na to, że jeżeli zaczynamy to, jeżeli nie jesteśmy w stanie na przykład rozmawiać podczas biegu, to znaczy, że ten bieg jest już dla nas albo wymagający, albo zbyt trudny. Na początku, na przykład jeżeli biegacie z kimś. To, to taka może wytyczna właśnie, jak będziecie biegać z partnerem, partnerką, dowolna tutaj ze znajomymi, nie wiem, to w parze szczególnie, jak rozmawiacie. Gorzej jak z psem. Z psem się średnio gada, tak? Ale ja, Ale, ja, 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 ja to ja lubię akurat do swojego gadać, jak no biegam. To bardzo mnie to cieszy, tak. Natomiast ja po prostu zwracam uwagę na to, jeżeli jesteś w stanie rozmawiać w czasie biegu, to jesteś na pewno poniżej tego progu, który nie tyle chcesz osiągnąć, co może to być już wymagające, tak? Jeżeli widzisz, że zaczynasz mieć problem z, z rozmową, okej, okay, jesteś już bliżej prawdopodobnie pożądanego dla serca i płuc progu, a jeżeli nie jesteś w stanie rozmawiać, to na samym początku to znaczy, że nie jesteś w dobrym miejscu z reguły, tak? Bo mówimy o takim na, na początek ma być łagodne wejście. Okej, okay, czyli oddechu nie musimy aż tak kategorycznie przypilnować, bo no to jest właśnie to, co mi trochę Filip powiedział, że no możemy traktować też jako bardziej wyznacznik tego, nie? że jak zaczynamy biegać i po 20 sekundach już naprawdę sapiemy, no to wiemy, że już długo nie pobiegniemy, tak? Więc mówimy, musimy dostosować tempo tak, żeby ten oddech właśnie się trochę znormalizował, uspokoił i żebyśmy po prostu byli w stanie zrobić ten większy dystans, a nie na początku ją zemdleć. Tak jest. Z innych kwestii technicznych? Buty. Warto biegać w butach, szczególnie na początku. A bieganiem boso po plaży? Ja jestem na przykład z nadmorza. Masakra. No, jak dla mnie najgorszy rodzaj biegania to jest bieganie po plaży. Chyba, że się ktoś chował na tej plaży, rzeczywiście, tak jak ty. Totalna abstrakcja dla osób, które na przykład, jeżeli na co dzień nie biegają, to jak już jesteśmy przy tej plaży, to. Nie biegamy po piachu na początku, jeżeli całe życie tego nie robiliśmy. I... Bez względu na to, czy biegamy w butach, czy na włosach. Bez względu na to. Uważam, że to jest akurat, tu muszę kategorycznie zaznaczyć, że to jest jedno z głupszych, głupszego podejścia, jakie można sobie zafundować. Na przykład bieg po plaży, okej, okay, nie będę tego demonizował. Powierzchnia zachowująca się w ten sposób jak piach, jeżeli to nie jest twardy, ubity piach, na przykład mokry, nie wiem, jeszcze mokry też się będzie uginał, ale... To staw skokowy, stopa, kolano, biodro pracuje bardzo mocno i szczególnie, że zauważcie, że biegniemy w jedną stronę jakiś dystans, a później wracamy, więc mamy, biegniemy pod kątem z reguły. Jeżeli to jest płask, całkiem płaska plaża, nie wiem, gdzieś tam w Miami, te plaże takie, co mają tam po kilkaset metrów głębokości, to spoko, powiedzmy, że dałoby to radę, ale tam i tak ludzie biegają raczej po ubitym terenie niż po miękkiej powierzchni. Dlaczego? Bardzo duża asymetria. Jeżeli nie wiemy, czego robimy, bo chodzi o to, że asymetrycznie obciążamy kończynę przez bardzo długi czas. Jeżeli ktoś biegał. Czyli nierówno po plaży. Po plaży, tak. Po plaży, po miękkim i to wie, o czym mówię. Na pewno. I to raczej dla, dla osób, które wie, po prostu świadomie podejmują się tej aktywności. A mieliśmy gadać o bultach. No, już w ogóle złapmy ten temat taki, obuwia w takim razie i na wierzchni. Jakie wybrać obuwie? Jaką wybrać na wierzchnię do biegania? No obuwie, obuwie to najlepiej na początku wybrać takie, które mamy w szafie. Może niekoniecznie pantofle, ale, ale wydaje mi się, że jakiekolwiek obuwie sportowe tutaj zda egzamin. A nawierzchnię, oczywiście zaraz rozwiniemy temat, to, to wybierz sobie taką, którą masz obok domu. I jeżeli to będzie las, to super, bo... Tylko nie plaża. Tylko nie, Tak, tak, tak. Tylko nie plaża, więc Natasza, Natasza tutaj bieganie nad morzem nie... I, i, i wszyscy teraz z Gdyni, Gdańska i innych miejscowości nadmorskich jakby poczuli się wykluczeni. Dzięki. Ostatnio jak byłem w Trójmieście, to tam były też ulice. E, <laughs> więc... I nawet lasy. Lasy. Okay. Więc, więc są tam też inne tereny. Nie wchodziłbym szczególnie na początku w jakieś turbo uzależnianie się od sprzętu. Tak, czyli jakieś super wypasione buty do biegania, e, pronujące stopę, albo supinujące, czy robiące jakiekolwiek inne cuda. Warto też używać buta, do którego w jakimś stopniu twoja stopa już jest przyzwyczajona, twoje ciało jest przyzwyczajone. Tak, na pierwsze bieganie na pewno nie nowe buty, chyba że masz same pantofle, no to, no to wtedy. To wtedy może warto, ale warto wtedy na przykład sobie pochodzić, porozchodzić te buty, przyzwyczaić w ogóle całą kończynę do tego, że, że chodzę w jakimś nowym obuwiu i po prostu później biegaj, tak? Po prostu biegaj. I żeby były nie za małe. No niestety no sporo osób chodzi w za małych butach. Po prostu, nawet na co dzień, nie mówię o bieganiu, ale tak, to, to jest dosyć często spotykane, że te buty są tak dobrane na styk i jakby ta stopa w ogóle nie ma tam jak pracować, jest ściśnięta. Te palce dociskają się już do, do przodu ogłów, więc jakby jak czasami jeszcze to wybaczy zwykłe chodzenie, to jak dodamy na to obciążenie bieganie, no to myślę, że, że możemy to bardzo mocno odczuć. Na późniejszym etapie yy, myślę, że dobre buty do biegania. Są bardzo fajnym dodatkiem. Ja na przykład odkąd też zmieniłem buty, po prostu też biegałem w swoich butach, które miałem w szafie, tak jak Maciek mówił, ileś par, to muszę tutaj tak się trochę pochylić nad tym tematem, że jak już się rozbiegacie, no wtedy warto pójść rzeczywiście do klepu, który takie buty sprzedaje, w sensie naprawdę są firmy, które się teraz Widzę, trochę... jak się powstrzymujesz, żeby nie powiedzieć żadnej nazwy, nie? reklamy. reklamę. Ja akurat mam swoje, każdy ma swoje, wiecie, najlepsi biegacze biegają często w, albo w wybieganych butach, które mają zgniecioną podeszwę już po prostu na naleśnik e, i dla nich to już nie robi różnicy, natomiast dla mnie na przykład amortyzacja mocna, której czułem, jak buty założyłem, to czułem się jakbym po chmurach chodził dosłownie, bo mnie tak odbijały od podłogi, jest fajne uczucie i... Naprawdę, komfort biegu e, jest ważny dla Was, czyli zakładacie buty i nie wolne, jedne, jednej rzeczy, której bym unikał po, przy zakupie butów, to jest: zakładacie buty, wstajecie, są wygodne, jest git. Nie. Wybieracie sklep, w którym jest bieżnia na przykład i zakładając zakładacie buty, wchodzicie na bieżnie, biegniecie jakiś dystans i patrzycie, jak się zachowuje noga w czasie biegu, bo w czasie tego, jak stoicie albo chodzicie, może być zupełnie inaczej. Ja miałem tak, że przymierzyłem buty, wydawały się super, że te na bieżnie stopa zachowywała się strasznie dziwnie, uciekała mi w jakimś dziwnym kierunku, dla mnie nieznanym. Znalazłem takie, które pasowały mi do tego poprzedniego wzorca biegu, który miałem, czyli stopa po prostu gdzieś tam się po prostu komfortowo czułem w tych butach. To jest dla was najważniejszy, najważniejszy wyznacznik chyba i to jest w zasadzie. Też tutaj, jeżeli już chcemy kupić te nowe buty do biegania, bo chcemy podejść poważnie do tego, to na pewno lepiej pójść do sklepu fizycznie, dotknąć, przymierzyć, spróbować, niż wybierać nawet najsuper, najdroższe modele przez internet. Znaczy oczywiście są opcje tam zwrotu, wiadomo, nie? No, pytanie, czy ktoś zwróci jak pójdzie, my się pobiegamy i... Dobra, to jak już Filip też wspomniałeś o tej bieżni w sklepie, to czy w ogóle bieganie na bieżni jest dobrą opcją dla osób początkujących? Jeżeli jest zima e, i regularnie pada deszcz i śnieg i nie mamy żadnej innej alternatywy, Albo po prostu odczuwamy jakąś wewnętrzną niechęć do biegania na zewnątrz, no to nie ma nic złego w bieganiu na bieżni. Trochę ten mechanizm biegu jest inny, tak? Można powiedzieć, że na bieżni to bardziej skaczemy niż, niż biegamy, ale, ale nie ma co bieżni demonizować. Jest fajnym narzędziem do tego, żeby rozpocząć swoją przygodę z bieganiem, szczególnie jeżeli nie masz możliwości, żeby robić to regularnie na zewnątrz. Tylko uważajmy przy schodzeniu z niej, jeżeli biegniemy pierwszy raz, bo możemy się zaskoczyć, że świat trochę wiruje. Jest potrzebna jakaś adaptacja, po prostu do, żeby się przyzwyczaić do tego, jak się biega na bieżni. Na bieżni przede wszystkim mi najbardziej osobiście przeszkadza nuda i to, że się nie zmienia. Nie jestem w stanie dużych dystansów biegać na bieżni. Jak patrzę, że ludzie biegają na przykład 20 km jakieś treningowe takie. To podziwiam ich, bo dla mnie absolutnie. Wiesz, zawsze muszę obejrzeć film albo nie wiem, posłuchać naszego podcastu. Właśnie, to jest, znaczy słucham, oglądam jak mogę, ale uwierzcie mi, że jakby nic nie dla mnie nic nie zastąpi biegania w plenerze i wybieram sobie właśnie takie trasy, żeby była jak najdłuższa dla mnie i żeby Coś się działo wokół, w sensie nie mówię, że jakieś tam zmiany w nawierzchni i tak dalej, tylko płasko najlepiej, długi dystans i gdzieś na otwartym powietrzu, najlepiej jak jest, wiadomo, słońce i tak dalej. Więc jak macie możliwość ode mnie, nie ma nic złego bieganiu na bieżni, jak Wam to pasuje, super. Natomiast no, polecam bieganie jednak na, na przestrzeni otwartej, bo jednak daje dużo, przynajmniej w moim odczuciu, daje mi więcej satysfakcji. Na tak. głowę przede wszystkim, tak naprawdę. Mówimy o bieżni automatycznej, oczywiście, a nie o bieżni wewnętrznej, tar tartanowej czy coś w tym stylu. A tak? atutem, atutem biegania na bieżni jest trochę to, o czym sobie cały czas mówimy czyli, czyli to stopniowe zwiększanie obciążenia, tak? bo mamy cyferki najczęściej, na większości bieżni. Widzimy, jaki biegnie, jak biegniemy dystans, widzimy, jaki nam zajmuje to czas, najczęściej dostosowujemy sobie sami wtedy prędkość, więc jesteśmy w stanie monitorować z biegu na bieg po prostu progresję, tak? Intensyfikację. Dobra, przebiegłem ostatnio, zapisałem sobie w kajeciku treningowym z takim tempem tyle kilometrów, nie wiem, 3-4 kilometry w jakimś określonym tempie. Jeżeli czuję, że jestem na siłach, to mogę spróbować sobie w bardzo kontrolowany, taki naprawdę dopieszczony sposób zwiększać tą progresję, tak? O te 5-10% zwiększenia, czy to intensywności, czy, to, czy też objętości, czyli dłuższy dystans. Tak, no ale no, natomiast to też takie sprzęty nam zapewniają, no możemy mieć takie zegarki, jeżeli nie chcemy inwestować w zegarek, posiada takie funkcje, no możemy po prostu biegać z telefonem, co aplikacje, które też tam mogą nam tu mierzyć w połączeniu z... GPS-em, po prostu, nie wiem, co też jest. Znaczy możemy też mierzyć te parametry biegając na zewnątrz, nie musimy robić tego na bieżni. Są po prostu takie możliwości, oczywiście. To tylko chciałam dodać. Jak jesteśmy przy tej bieżni, czyli rodzaj podłoża też, który, mówiliśmy o tym rodzaju podłoża, ale tak do końca nie, wniosków jasnych nie wyciągnęliśmy z tego. Oprócz tej plaży. Oprócz tej plaży, nieszczęśnej, którą wymieniłaś. Bieżnia jest powierzchnią, która jest też dość specyficznie zachowującą się pod butem. Beton to jest kolejna powierzchnia, las to jest kolejna powierzchnia, gdzie jest z reguły może być równo, może nie być równo, mogą być korzenie, mogą być na przykład przeszkody. Musimy sobie zdawać sprawę z jednej rzeczy, jeżeli chodzi o powierzchnię, po której biegamy. Po pierwsze, na początku nie zmieniamy jej regularnie, czyli nie biegamy po pięciu różnych e, raczej, tak nie, nie robiłbym. Jeżeli biegamy po twardym, biegajmy po twardym cały czas, czyli nie zmieniamy właśnie na miękkie, bo zmiana na wierzchni jest traktowana jako zmiana warunków. Czyli to tak, jakbym nagle bieg dłużej, albo szybciej. Jeżeli biegam po płaskim, po twardym, moja stopa relatywnie wie, co ją czeka. Moje mięśnie są przygotowane, bo już wiedzą, z czym to się je, delikatnie mówiąc, w tych butach, które mam na nogach. A jeżeli ja zmienię na dołki, na to, że muszę przeskoczyć, na to, że muszę, nie wiem, uciec, bo na mnie pies biegnie, to muszę odbić, się na przykład, do boku, zrobić gwałtowną zmianę kierunku. To jeżeli poczujecie, się dużo bardziej zmęczeni na tym biegu, to się wcale nie zdziwcie. Tak samo jak poczujecie, że inaczej pracują kolana, kostki i tak i dalej, bo to są inne warunki. Po prostu nagle ktoś wam zabrał prostą trasę i kazał wam biegać po prostu aktywując zupełnie inne mięśnie, które działają do odpychania do boku na przykład. No i właśnie, i to jest taki temat, który zahacza trochę o to, o czym ja też jeszcze chciałam z wami porozmawiać, a nasz czas będzie się niedługo kończył, ale jeszcze kilka ważnych pytań odnośnie tych zmian. W nawierzchni, tak, które mogą się odbić na różnych ruchach, i tak dalej. Czy dokładając sobie do treningu biegowego inne treningi, zakładające inne ruchy, możemy sobie zrobić krzywdę, czy to jest gdzieś tam mile widziane, oczywiście z czasem? Ogólnie jest tak, że trening na przykład siłowy jest e, pozytywnym aspektem w kontekście przygotowania nawet do biegania. Tak? Mamy badania, które pokazują, że ćwiczenia siłowe wykonywane. Na nogi, w tym wypadku najbardziej, ale ogólnie, ogólnie trening siłowy, jest w stanie nas wspierać w tym treningu biegowym, tak? Bo też wzmacniamy siłowo, e, nogi one są gotowe na większe przeciążenia. I jedyne na co warto zwrócić uwagę, że to też jest po prostu jakiś rodzaj bodźca, tak? Więc e, niezależnie od tego, że nawet w trakcie treningu to nasze tętno nie, nie skacza aż tak bardzo w kosmos, no to obciążenie na poziomie układu mięśniowego, kostnego czy nawet układu nerwowego jest duże. Tak? i po takiej sesji też musimy się regenerować, więc bardzo to jest ważne, szczególnie u osób początkujących, żeby każdą taką jednostkę, niezależnie od tego, czy biegam, czy, czy wykonuję trening na siłowni, czy jakąkolwiek aktywność na trochę większej intensywności, żeby traktować po prostu jako jednostkę treningową, po której muszę odpocząć, po której muszę się zregenerować i że nie mogę ich za dużo skumulować w tygodniu. Tak, czyli jak mówiliśmy o tym trzy razy bieganiu w tygodniu, że to jest taka górna granica. No to nie oznacza, że pozostałe cztery dni, jeżeli nie mam doświadczenia treningowego, zaznaczam, mogę sobie robić jakiś inny trening. Tak? Bo jeżeli już masz to doświadczenie, no to nie ma problemu w tym, żeby robić tych jednostek dużo. Ale jeżeli mówimy o początkujących, czasami mniej znaczy więcej, lepiej, bo się nie przeciąża. I tutaj też a propos biegania. Osoby, które są początkujące w bieganiu, nie muszą być początkujące w innych aktywnościach. I to też trzeba mieć na względzie, że jeżeli nawet mam dobrą wydolność, mam gdzieś tam silne mięśnie, czyli na przykład głównie na przykład ćwiczyłem sobie siłowo. I nagle postanowię biegać, nawet to takie trochę kajsty z gabinetu to ostatnio mu się zbliża jakiś tam półmaracony, więc akurat miałem wysad tylko takich przypadków. Osoby bardzo silne, nawet młode, trenujące trójbój, osiągające jakby już nawet już jakieś wyniki. No, a nagle doszło dobra, że fajnie pobiegam sobie, bo taki mam kapry, jestem silny, więc oczywiście zaczęły od y, dystansów. Chyba to nawet była ta piątka <noise> wspomniana w bardzo dużym tempie. No i skończyło się na dwóch biegach, bo po prostu pojawiły się przeciążenie. No, takie typowe tutaj w obrębie piszczeli więc to jest znowu to jest inny bodziec, inna mechanika, inaczej te, te mięśnie pracują, więc to też trzeba mieć na względzie, że możemy trochę wpaść w taką pułapkę tego ja nie jestem nowicjuszem, jestem silny, ćwiczę tam różne dyscypliny, więc to jest dla mnie bieganie. Wydolnościowo super. Pewnie możesz nawet nie dostać zadyszki. Tylko znowu pytanie, jak, jak zareagują twoje, twoje ciało, twoje mięśnie stawy potem. Więc tutaj też raczej te pierwsze razy trochę tak spokojniej zaobserwujmy, jak reaguje to nasze ciało, mimo tego, już ta wydolność będzie u nas lepsza. Zobaczmy, co się zda, co się stanie i też progresujemy powoli. Znowu, jak każda nowa aktywność gdzieś tam w naszym życiu, tak? Pewnie osobę, i też zdarzyło się tak, że przecież chodzimy, na co dzień chodzimy, to nie jest nic nowego, ale nagle poszliśmy zwiedzać jakieś miasto, tak? I chodziliśmy cały dzień, kilka godzin non-stop i nagle się okazuje, że też wstajemy rana, lepiej szczelę z nas pieką i ledwo możemy ruszyć stopu, tak? Więc no, jak ze wszystkim, z głową patrzymy, tak. Ekonomia, tak. Ekonomia biegu, która się poprawia z czasem, czyli to ten case właśnie tutaj, który Paulina przytoczyła, że zdrowe, silne osoby z innych sportu przechodzą do innej aktywności, tym razem do biegania. Nie mają problemów właśnie z tą zadychą, ale na przykład to, co po cichu działa, mięśnie się jeszcze jakoś szybko w miarę przygotowują, ale na przykład ścięgna, właśnie ten, ten aparat stawowy, tak. Aparat stawowy na przykład już nie ścięgna, potrzebują iluś miesięcy, żeby się adaptować do, do danej aktywności. No i to one... też ja mogę się. Pochwalić taką swoją, e, swoją nieflubną historią. E, tak, no gdzieś byłam osobą zawsze aktywną, może nie w jakiejś konkretnej dyscyplinie, ale robiłam różne rzeczy. Nie biegałam, ale no postanowiłam, byliśmy na wakacjach, że sobie pobiegamy, no więc biegałam z osobą, która gdzieś tam już biegała. No, jestem ambitna i przecież ja nie dam rady, dam radę, więc zaczęłam nawet nie od pięciu kilometrów, tylko od dziewięciu w upale. Dwa dni, tak, trzeciego dnia już nie mogłam zejść ze schodu, więc tutaj byłam posiadaczką dwóch achillesów zapalonych jednocześnie, więc no, może nie powinna się to chwalić jako fizoterapeutka, ale no cenne doświadczenie tutaj terapeutyczne, więc tak. Jakie wymienilibyście czerwone flagi dla osób, które absolutnie nie powinny zaczynać biegać? W sensie, czy są takie przypadki, gdzie bieganie nie powinno być naszą aktywnością? Kto nie powinien biegać? Przychodzi do was do gabinetu na salę Człowiek mówi, chce zacząć biegać, wy robicie wywiad, badacie i tak dalej i okazuje się, że nie biegaj, bo mam załamaną nogę. Na to jest taka zdecydowana czerwona flaga, myślę, że z mniej oczywistych, na przykład osoby, które mają, nie, wiem, nie są pod nadzor mają problemy kardiologiczne, ale nie są pod nadzorem kardiologa. Albo po, są pod nadzorem kardiologa, ale te obciążenia kardiologiczne są bardzo duże, tak? Czyli na przykład mamy jakiś świeży zawał w historii. Tak, bądź też po prostu. Wtedy oczywiście bardzo ważne jest to, że wszystko musi się dziać pod kontrolą i w pełnym porozumieniu z lekarzem. Filip wcześniej wspominał, że astma niekoniecznie przeszkadza, można biegać? Przeszkadza, natomiast da się wytrenować wydolność krążeniowo oddechową do tego stopnia, że ona nie będzie aż tak Odczuwalna w trakcie. Natomiast chodzi o sam fakt, że te osoby są w stanie po prostu tolerować poprzez podniesienie parametrów wytrzymałości, właśnie tych krążeniowo-oddechowych, wyrównania oddechu, brak stresu związanego z tym, że na przykład oddech jest do, zaburzony, jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie nad tym pracować. Nie wyleczymy tego, bo to jakby wiadomo, że to jest przypadłość, która jakby towarzyszy nam do końca życia. Natomiast jak najbardziej nie jest to na pewno czerwona flaga, na pewno warto wziąć to pod uwagę przy kształtowaniu wydolności, bo te osoby będą bardzo miały też szansę na to, że właśnie się zrażą z racji tego, że będą te na przykład ataki kaszlu na nieprzygotowane organizmy właśnie. A co z otyłością? Bo tak trochę w mojej głowie funkcjonuje taki mit, że żeby schudnąć, warto zacząć biegać. I nawet takie bieganie na zasadzie 15-20 minut dziennie jest świetnym sposobem na schudnięcie. Czy ludzie otyli powinni Biegać? Powinna to być ich aktywność? Nie, ja bym nie szedł w tym kierunku, że to jest pierwszej, pierwszego wyboru. Jest to aktywność wspomagająca kontrolę wagi. Dobra, jak każda inna. Jeżeli te osoby nie są obarczone innymi problemami związanymi z otyłością, to jest to aktywność, którą warto wziąć pod uwagę i nie jest tak, że na pewno jest to czerwona flaga otyłości. Można, tylko znowu regulacja tempa, dystansu. Taka osoba nawet dla niej może być początkowo właśnie szybszy marsz, dużym wyzwaniem. Jeżeli będzie w stanie przejść na przykład trucht, to znowu wracając do protokołów, że tak powiem, tych takich interwałowych, na przykład może próbować takie aktywności, bo czemu nie? Jest to wymagająca aktywność, ale odpowiednio dawkowana, nie ma przeciwwskazań w badaniach, też nie, nikt nie wskazuje na to, że na pewno. O, osoby o tyły nie powinny zaczynać. Oczywiście. To tej to, to będzie kwestia takich osób, otyłych, po prostu tych kwestii sercowo-naczyniowych. Czy tutaj nie ma z tego układu większych obciążeń, które trzeba skontrolować, zbadać, może jakaś próba wysiłkowa, żeby zobaczyć, w jakich tutaj parametrach się poruszają, no, po prostu, żeby to było bezpieczne. To jest aktywne, jest tak, jak Filip powiedział, dobra, jak każda inna, tylko znowu z głową, rozsądnie, powoli obserwujemy i. Tensytometria ewentualnie czy pomiar nie Osteoporza. wiem, gęstości, tak, gęstości kości. Czyli na przykład tutaj, jak ktoś ma, nie wiem, osteopenię, osteoporozę, czyli to są zaburzenia mineralizacji kości, no to też należy uważać. To może wynikać z kilku rzeczy, na przykład u kobiet po menopauzie, tak dobrze mówię, raczej występuje właśnie te zaburzenia związane z mineralizacją kości. To jest to, że mam bardziej podatne kości na, na złamania. złamania? Tak, na złamania, dokładnie. Osoby, e... osoby bardzo szczupłe... Z anemią, tutaj też. No, czynników ryzyka o stouporozję jest bardzo dużo, ale wtedy po prostu warto, warto to sprawdzić. Na pewno osoba, która właśnie z drugiej strony, jakby tutaj kompasu, powiedzmy, bardzo szczupłe osoby, które przychodzą do nas i wykazują tendencję do tego, że mogą mieć oznaki niedożywienia, tak? czyli już nie wchodząc w zaburzenia odżywiania, ale u kobiet. Bardzo często występują złamania zmęczeniowe w wyniku na przykład nieodpowiednio wysokiej podaży kalorii. I kiedyś to był taki syndrom chyba RETS, to się nazywało tak u kobiet, że tam zanik był też miesiączkowania, właśnie zbyt duża podaż koloryczna i nigdy nie pamiętam tego trzeciego. W każdym razie chodziło o to, że to była triada tzw. Tak zwanych sportowczyń, tak? Bardzo długie wysiłki fizyczne. Niska podaż kaloryczna, no i zaburzenie całego układu, włącznie z mineralizacją kości, tak? Czyli prowadzące do. Ktoś trenuje, nie, nie je odpowiednio dużo, bo wiadomo, że, nie wiem, jeszcze próbuje robić formę jakąś taką plażową, no i organizm po prostu zaczyna szwankować. Tak, tutaj jeszcze ostatnia rzecz, może w kontekście takich żółtych flag przed bieganiem, to to, co powiedzieliśmy na początku, kontuzje. I tu to, co mi od razu przychodzi do głowy, to, to albo łąkotka, albo nawet bardziej zadło krzyżowe przednie. Szczególnie jeżeli to jest jakaś względnie świeża kontuzja i nie masz przepracowanej dynamiki na poziomie sali treningowej z fizjoterapeutą czy trenerem, to tutaj yy, gwiazdka, że powrót do biegania, szczególnie na większej intensywności, a szczególnie jak nawet tego nigdy nie robiłeś i jeszcze nie masz nie masz wyrobione jakiejś techniki i ciało nie jest gotowe na tą aktywność, może być ryzykowne, tak? Tutaj e, może być ryzykowne w kontekście po prostu, ponownego, ponownego urazu. Wiadomo, że to bardziej gdzieś może jakieś bieganie po lesie, nierówna powierzchnia, coś, co będzie wymagało zmian kierunków, wtedy to ryzyko tego, tej kontuzji będzie zwiększone przy takim bieganiu na wprost po płaskim, raczej szansa na, na to, że cokolwiek się wydarzy jest niewielka, ale jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy twoje kolano po, po na przykład rekonstrukcji ACL jest gotowe na taki wysiłek, to tu, to tu zaleciłbym po prostu zrobienie to pod, pod czyjąś opieką. Słuchajcie, już kończąc ten temat biegania, bo widzę, że bardzo się rozgadaliśmy i moglibyśmy pewnie jeszcze y, wiele minut, godzin debatować na temat jak biegać, w czym biegać, co robić, gdzie nie biegać i tak dalej. Powiedzcie mi, tak kończąc i podsumowując, wy jako fizjoterapeuci i wy jako osoby, którym zdarza się biegać, częściej niż pewnie mi na przykład, czy wy polecacie bieganie? Tak od serduszka. To zależy znowu, czy komuś to pasuje, czy ktoś to polubi. I to jest, jak lubi, no to jak lubi, to, to jak najbardziej. Tak? Ja nie Tylko... lubię. A, A biegasz. Powiedział ten, który biega tak po ile? Po dwie godziny bez przerwy? No tak, ale to jest właśnie. Ja nie lubię biegać i biegam dlatego, że innej formy aktualnie nie mam dostępnej bardziej. Nienawidzę biegać po bieżni jeszcze bardziej niż biegać w terenie, więc generalnie nie robię tego. Uważam, że jest to dobra forma aktywności, uczy właśnie takiej trochę chyba cierpliwości też. No i tylko, że ja biegam. Są Dyscypliny, pokory i robienia tego, co trzeba, nie co lubimy. Ja nie biegam sam, biegam z reguły z kimś, więc generalnie nie. nie... Lubię sobie pogadać po prostu, to jest kolej, kolejna możliwość, której może sobie Filip pogadać z kimś. A on się nie odzywa, bo już ma zadyszkę i biegnie za nim, więc Filip może tak sobie udowolić. dowolić ja się czołgam z reguły tam. Dobrze, Maciek, złota myśl dla początkujących. Ja ogólnie, jak z każdą aktywnością fizyczną, wyznaję zasadę, że po prostu ma sprawiać frajdę, ale rzeczywiście jest bieganie bardzo wartościową, po prostu umiejętnością, taką zwykłą po prostu umiejętnością człowieka. I Życiowa, warto przystosowawcza surwajwalowa. Dokładnie, dokładnie survivalowo, nie wiadomo, jakie czasy nas czekają. E, warto umieć biegać, warto mieć dobrą wydolność, jest świetnym narzędziem do tego, żeby po prostu tą wytrzymałość budować. I jedną rzeczą chciała dodać, bo trochę nie poruszyliśmy tego tematu. Może oczywiste, nieoczywiste, ale nie odwodnijmy się, jak już będziemy trochę biegać. Po treningu napijmy się wodzy jakiejś mineralizowanej bardziej elektrolitów, czy w trakcie biegu, jeżeli wiemy. No są osoby, które się bardziej pocą, mniej pocą, mają mniejszą wydolność, większą, ale miejmy na względzie, że musimy te płyny uzupełnić. To jak biegamy w ciepłych warunkach, bo się niedługo zaraz zrobi ciepło, to pamiętajmy o tym, żeby, tak, żeby biegać rzeczywiście z czymś do picia najlepiej. I e, nawadniać się nawet w trakcie, jeżeli nam to nie powoduje problemów żołądkowych, i założyć też czapkę na takie upały. Bo ja kiedyś udaru też dostałem po takim biegu tam 17-kilometrowym, wróciłem do domu, trgawki i tak dalej, więc nie polecam generalnie takich rzeczy. Czyli lepiej na pusty żołądek? Czy znaczy, to też jest indywidualne, ale na pewno no, są osoby, mam znajomego tak, który zje wielką pizzę i pójdzie biegać i jakby nic mu to nie robi, ale myślę, że większość osób, które no, jakby zaczynają z aktywnością, nie są wytrenowane na no, takie pójście biegać po obiedzie może być nie najprzyjemniejszym dozdaniem, więc tak. Bieganie jest przez dietetyków część przynajmniej sportowych nazywane raczej treningiem żołądka, czyli trenuje się takiej ilości przyjmowanego pokarmu, żeby móc też przyjmować ten pokarm w czasie biegu, tak, bo przy dłuższych dystansach nie jest wskazane na chyba możliwe biegnięcie na pustym żołądku, tak, mówimy już o maratonach jakichś i tak dalej. Ci ludzie wiedzą, że jeżeli podnieś chcemy sobie tutaj swoją efektywność, to spożywamy na przykład coś w trakcie, tak? No, ale to są jakieś tam żele, takie rzeczy, nie? Ktoś zje z chabowego, z mizerią i ziemniakami. Zgadza się? E, I dobra, idę biegać. Nie Jak o tym wspomniałaś, to tylko można powiedzieć jedną rzecz, że nawet u niektórych wypicie napoju izotonicznego na treningu potrafi wywo wywoływać już sensacje żołądkowe. Ludzie źle znoszą, nie piją, na przykład wolą wodę wypić, niż wodę z cukrem, a mimo wszystko właśnie chodzi o to, żeby wytrenować gdzieś tam później sobie możliwości takie... No, żołądkowe, tak zwane. Słuchajcie, chyba mamy to po tych szybkich protipach na koniec i konkretnych podsumowaniach. Myślę, że troszeczkę się już rozjaśniło osobom, które chcą się zabrać za bieganie, czy faktycznie chcą to zrobić i jak mają to zrobić dobrze. Także ja wam bardzo dziękuję. Albert Filip Żołądek, Maciek Czajka, Paulina Sobczak. Rozmawialiśmy dzisiaj o bieganiu. To był kolejny odcinek Tox for life Ja nazywam się Natasza Geldon i zachęcam do odsłuchiwania innych odcinków. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Dzięki. Pa, pa. Dzięki.